Dzisiaj razem z Jessicą i Igunią będziemy testowali najlepsze gadżety z TikToka dla piesków. A każdy 1000 łapek w górę pod tym filmem to jeden gadżet więcej w kolejnym odcinku, prawda, Joystick? Pokaż, jak się zostawia łapkę. Daj łapę. Brawo! Także uczcie się od Joysticka, a my przechodzimy do pierwszego gadżetu. Pierwszą rzeczą jest takie oto cute nosidełko, które można zakładać i z przodu. Nie. I z tyłu. To jest dla pieska? To jest dla pieska, jeżeli na przykład ktoś chce pójść na zakupy, a ma małego pieska i nie ma go gdzie zostawić, no to bierzecie. Piesek wtedy nie chodzi po sklepie, tylko trzymacie go cały czas przy sobie. Joystick ja się myślę, że joystick się tutaj nie zmieści, więc to jest nosidełko dla Iwuni. Musimy ją tu zapakować. Dobrze, pani Ibunio, czy jest pani... Dobra, poczekaj, gruby. Gruby się widzę, tutaj zgłaszam, no. Zgłaszasz się jako pierwszy. Ty się zgłaszasz, to chodź, no. Hop, hop. No ewidentnie się nie zmieści, nie ma na co próbować, zobacz. Joysticzek, dwie łapki to maks, co możesz wcisnąć. Także przykro mi. Nie na twoje gabaryty. To nie dla ciebie, Biku. Chodź. Chodź, szybko, szybko chodź. No, no. Chodź. Super. No, chodź, zobaczymy. Dobra. I proszę bardzo, moi kochani, łapki wystają. I Bunia jest gotowa na zakupy, możemy iść kupić jedzonki i przekąski. Nie. Zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda uroczo, ale czy pieskowi jest w tym wygodnie? No, jakby jej nie było wygodnie, to by już uciekała, nie? Ona jest taka, że jak jej coś nie pasuje, to od razu to pokazuje. Więc wydaje mi się, że jest jej bardzo przyjemnie. Dobra, gadżet mi się podoba. Ej, czuję się jak teraz taka mama. Psia mama. Ja pamiętam, że mama jak urodziła chyba Jagodę albo Natalę, to miała takie nosidełko i nosiła moje rodzeństwo w tym. 9 na 10. Siady? Mogę. Psie siady. Możemy nawet razem trenować i bunia. Wszystko teraz już możemy robić razem. I tak już wszystko razem robicie. Często jest tak, że jak kąpię pieski, to później wyciągam je z wanny i zanim je wysuszę, to jest im zimno i się tak trzęsą, nie? Oni nie lubią być mokrzy. Nope. Nie lubią. Więc znalazłam totalnie cute szlafroczek dla Ibuni, jeszcze w kolorze różowym. Ach. Nie, ty to... nie. Max, co z tego może być? Jesteś gotowa, Iwi? Uwaga, jedna łapka. Hopa, druga psia łapka. Druga łapka. Pyk. Trzymaj ją. Dobra. Ja mam jeszcze... Hopa. Pasek do szlafroka. Nie! Tak! Tutaj się przekłada, no faktycznie. Cyk. I Buni się ostatnio trochę przytyło, ten szlafroczek. O, zobacz, się zapina. Zobacz. O. Zawiązujemy. O, miłość! I voila! Jaka miłość! O, super szlaf! I jeszcze zakładamy teraz kapturek. No teraz to już przegięłaś całkiem. Ona mi dziękuję za ten szlafrok. Tylko my nie kąp. Jak? Łapka w górę! Łapka w górę! Cute! Jeszcze brakuje jej takich kapciuszków babcinych na stópki. Pięknie wygląda. Dobra, 10 na 10 urzekłaś mnie, moja kochana. Chyba dzisiaj będziemy musieli się wykąpać. Nie, ja jej nie pozwolę. To jest inny pies! Asasin! Pies asasin! Nic nie widzi ona na oczy, patrzcie! Pies asasin! Albo pies kreci! To po uchu chce się podrawać! No super wyglądasz! Pięknie wyglądasz! 10 na 10! Ja na przykład często z joystickami wychodzę wieczorami na spacery, tym bardziej teraz, jak się szybciej robi ciemno. O 16 już nic nie widać. Dokładnie. I wtedy trzeba uważać na samochody. I tutaj mamy gadżet, który idealnie się sprawdzi na takie spacery, bo jest to odnoża. W stylu disco. Którą można założyć pyskowi na szyję i dzięki temu będziemy widoczni z daleka. My na przykład joystickowi nie zakładamy obroży, tylko szelki. Tak. Więc można to po prostu... To, czyli jest obroża dla joysticka, że zapiął się w pasie, tak? Czy dla rottweilera? Wiem, że tutaj można to skrócić właśnie i ponoć. To przyszło bardzo długie i tutaj można to obciąć tak, żeby dopasować do każdego psiaka. Między diodami powinniśmy obciąć i wtedy wszystko się uda. Daj joysticka, będziemy przymierzali pierw. Panie joystick, pokaże mi pan tu, jaką ma pan szyjkę. O kurczę, taka? Na wymiar. Na wymiar, piesek na wymiar. Dobra, czyli tu za niebieską diodą musimy przeciąć. O, 3, 2, 1. Okej, działa! No i zapinamy na pomeranianka. Chodź tu, mordzia. Chodź, teraz będziesz błyszczał na ulicy. Będziesz gwiazdą. O! Tadam! Kurczę, ma tyle sierści, że u niego ledwo co widać to obroże.
świąteczny joystick. Od albo, przodu w ogóle nie widać. Albo joystick z przyszłości, pokaż tego. O, widać cokolwiek? Czekaj. Nie, no, ale chyba na ulicy będzie widać, co? Zgaśmy światło i zobaczmy. Jest najlepszy, zobaczcie. Joystick wersja dyskotekowa. Zobaczymy jeszcze kolejny tryb, czekajcie. Ej, to będzie idealne też na Sylwestra. Pierwszy tryb, drugi wolniejszy, trzeci taki i party. No let's ten jest go. Chyba najlepszy. Joystick, piękny jesteś. No pięknie, leżeć. Twist. Tak jest. Twist. Idziemy po tylko. Słyszysz? Kurier chyba przyszedł. Paczka. O tej godzinie? Tak, paczka do mnie. Chodźmy. Co to za paczka? O! UPSI przyszło! UPSI? Tak jest? Co ty, kurierem zostałaś? O, zobacz. Paczuszkę przyniosła. Joystick, chodź. Iwi przyniosła paczkę. Zamawiałeś coś? Aha. Przekąska w paczce, proszę bardzo. Tutaj masz kosteczkę. O, proszę. Dajcie znać, jak podoba wam się Iwi w odsłonie UPSI. Ja oceniam to przebranko na 10 na 10. Jest przekiut. Iwi chyba też się podoba. Nowa robota. Kolejnym gadżetem jest, uwaga, domowa buda dla psa. Której nic się nie wydarzy, nawet jak ją kopniemy. Jeżeli fajna. Macie pół... O. Jednak się wydarzyło. Nie, bo ty jej nie zapięłaś. Zapięłam. Czyli można ją z kopa otworzyć. Ona jest mega mięciutka. W środku ma specjalną poduszkę. Faktycznie. No takie pół metra kwadratowego. Jedna czwarta metra kwadratowego. Oczywiście ona jest rozpinana, zapinana na zamek w tak koło. Jest. Okej, zapnijmy ją. Uwaga, sprawdźmy, czy piesek polubi swoją pluszową budę, no. Ładna, nie? Co to za domek? Do budy, joystick, do budy! Do budy, budo! Tędy się wchodzi. On nie zna tej komendy w ogóle. Jak on nam wyjdzie, to będzie tam dyskoteka w środku. Dupa ci się nie mieści. Dawaj, właź! Czekaj, tam do budy? Ja tam wrzucę kawałek kosteczki. Do budy? I zobaczymy, czy będzie szukał. To jest taki łasu pazerny. Uwaga, mamy ciasteczko. I do budy tam z tyłu. Jak wyjdzieł! A! Jest! Jak szybko uciekł! Jak ją zlokalizował szybko! No, i płynia, kosteczka. Hop, do budy. Cicho, idzie. Twardzie. Ja nic nie mam. Daj i buni wejść też. Idzie od razu, tak idzie. O. Jest! Nie wierzę. Ale ona tak niepewnie, tylko łebek złożyła i od razu. O! Ale się tam pakuje. On już wie, o co chodzi. Jak się świecą lampki! A dyskoteka, biba! Leży, wcina. Ale chata chodzi! Impreza! Ale dalej się tam pcha! Także mi się wydaje, że joystick by ocenił ten gadżet na 10 na 10 i Iwi 2 na 10. No. Ja oceniam 10 na 10. Taki schron dla pupila. Domu. Kolejnym gadżetem jest taka oto gumowa kostka. Do czego to służy? Ona ma z tyłu takie przyssawki, dzięki którym możemy to przyssać na przykład na kafelki do ściany albo do szyby. Ja myślałem, że to się przykleja do kabiny i plecy się wie. No. W sumie multifunkcyjne. Robimy tak jak zwykle robimy, czyli huchamy na przyssawki tak. I przyklejamy na wysokości pyszczka naszego pieska. Jak widzicie, ciężko jest to w ogóle później oderwać. Bierzemy jakiś pasztet albo masło orzechowe. I smarujemy to, tak? I smarujemy. Cześć, Jack już się pojawił, już usłyszał masło chodź, orzechowe. Chodź, nie bój się. I smarujemy naszą kostkę. Dzięki temu nasz piesek ma zajęcie, a my jak robimy coś ważnego, to mamy spokój. Co tu jest? Oj, chyba mu się spodobało. Ja oceniam ten gadżet na 10 na 10. Joystick chyba wyszedł poza skalę. Dajcie znać, jak wy oceniacie. Dasz polizać mordo trochę?
I teraz niestety joystick będzie chodził i wąchał wszystkie ściany. Gdzie jest masło? Gdzie jest masło? No zostaw trochę mi, co? Wiem, że już po Halloween, ale przyda nam się to na przyszły rok, żeby odstraszać dzieci. Które jajkami nam obrzucały w tym roku chatę, a nas nie było w domu wtedy. Zobaczcie na to. Joystick, laleczka, czaki. I słuchajcie, mega fun fact. Joystick w rodowodzie ma wpisane czaki. Nazywa się czaki. Dokładnie. Dopiero żeśmy się skapnęli po zamówieniu tego kostiumu. Przejdźcie z tym. To jest dosłownie wiralowe przebranko dla pieska z TikToka. Mega kozak. Usiądź, siad. Zobaczcie, jak on wygląda, jak siedzi. Chodź, masz. Chodź do mnie. Chodź, chodź. On chyba nie chce tego zdjąć. Za bardzo mu się spodobało. Jaki no teraz, szef! No teraz to odstraszysz wszystkie koty z podwórka. Kolejną rzeczą jest taka oto mobilna butelka z podajnikiem. Mamy tutaj taki przycisk, dzięki któremu możemy nalać wodę do naszego podajnika, a następnie dać pić kupiskowi. Joju, zobacz. Chyba mu się podoba. Podoba ci się? To jest twoja nowa butelka na spacery. I taką butelkę możemy zabrać i w trasę, na przykład jak jedziemy samochodem, a my często jeździmy do rodziny samochodem i wtedy taka butelka to złoto dosłownie. I też możemy kupić na przykład kolejną butelkę i w kolejną butelkę zapakować na przykład karmę i do tego podajnika podawać również karmę dla pieska. Ja oceniam ten gadżet na 10 za 10, tym bardziej, że ta butelka kosztuje dosłownie chyba z 10 zł. A ty jak oceniasz? Podoba ci się? Kolejnym gadżetem jest, uwaga, złoto dla joysticka, bo to jest płaszcz przeciwdeszczowy, a ja często teraz jesienią, jak wychodzę z nimi na spacer, to jest później tragedia, bo oni mają bardzo dużo sierści, no i później cała chata też jest mokra. A taki płaszcz może nam się bardzo przydać, więc sprawdźmy, czy pasuje na joysticka. I uwaga, zakładamy kaptur. I voila! Kocham! Broda mu się nie mieści! Joystick jest gotowy na deszczowy spacer. Jak widzicie, my z moją pszczółką jesteśmy gotowi na spacer. Dzięki takiemu kombinezonowi na pewno mniej sierści ulegnie zmoczeniu. Więc ja jestem turbo zadowolona. Joystick chyba też, sami widzieliście. A na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie zobaczyć na przykład świąteczne gadżety dla piesków, to zostawcie pod tym filmem tak 10 tysięcy łapek w górę, a się zastanowię. Dzięki za oglądanie. Wpadajcie również na mojego Instagrama i Joysticka Instagrama. Linki macie w opisie. Trzymajcie się. Cześć!